Marcin Bieleszek, Złapani w sieć. Witam serdecznie na webinarze z Biblią E-Biznesu 3.0 i podcastem Złapani w sieć. Dzisiaj będzie tematyka związana z kursami online i, i takie pytanie, które nas, nasz gość zaproponował, dlaczego jedni tworzą i sprzedają kursy online za pomocą webinaru z wielkim sukcesem, a drudzy wciąż nie mogą ruszyć z miejsca? Też będziemy rozmawiać o. Pewnych tutaj prognozach na przyszły rok i naszego gościa będę dzisiaj starał się bardzo dokładnie wypytać, czy te webinary mają sens, a jeżeli mają, to w jakim kształcie. Nasz gość od sześciu lat zajmuje się profesjonalnie tworzeniem i sprzedażą kursów internetowych dla klientów przeanalizował setki stron sprzedażowych i stworzył też lejków marketingowych, szkoleń internetowych, jest współwłaścicielem platformy Web2Learn, wspierającej też przecież nasz webinar i podcast Złapani w sieć i wspiera sprzedaż kursów online poprzez swoje narzędzie Web2Learn Autorzy stworzyli, dzisiaj, dzisiaj dokładnie się wypytałem, 2300 platform, wygenerowali już 38 milionów złotych przychodów i obsługują prawie 180 tysięcy klientów. Witam serdecznie Michała Lisbarskiego, naszego gościa i zapraszam do naszego webinaru. Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję za bardzo miłe wprowadzenie, Marcinie, i dziękuję za zaproszenie. Jak to jest, Michale, teraz z platformą Web2Learn? Czy to jest taki moment takiego intensywnego rozwoju szkoleń online, kursów online i sprzedaży? Bo tutaj, jako, jako właściciel, współwłaściciel platformy sprzedaży, sprzedaży kursów, kursów online, masz tą wiedzę taką najlepszą, naj, najbardziej świeżą. Tak, to prawda. Z uwagi na to, że w 2020 roku na początku wybuch COVID, tak, tak popularny w dzisiejszych mediach, o których mówią non-stop, to ludzie zaczęli nie tylko przychodzić do świata online, później zaczęli wracać do świata offline i tak dalej. Jednak ludzie się nauczyli, że idzie się uczyć online. I to spowodowało bardzo mocny wzrost sprzedaży kursów internetowych w Polsce, jak również za granicą, tam nawet jeszcze bardziej. Na przykład w takich Chinach statystyki są po prostu szokujące. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to nawet Google Trends pokazuje, że był około 100% wzrost zainteresowania kursami internetowymi w Polsce i to też widzę u klientów, że faktycznie ma to przełożenie, że mówi się, że branża kursów internetowych przyspieszyła o jakieś, teraz już nie pamiętam dokładnie, chyba o 7 lat, także miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj, mieliśmy w nim być za 7 lat, więc tak, bardzo to przyspieszyło, ludzie się nauczyli, że można uczyć się online i chętniej też kupują kursy internetowe. To tym bardziej warto dzisiaj rozmawiać na ten temat, jak sprzedawać kursy internetowe, ale my chcemy się skoncentrować na webinarach. Jak rozpocząć sprzedaż wiedzy i co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o sprzedaż wiedzy? Tak, ten tytuł właśnie też zaproponowałem, bo webinary są bardzo dobre. Dzisiaj dostałem właśnie telefon, dokładnie 15 minut temu, od jednego z naszych klientów. Wczoraj prowadził webinar. Na webinar przyszło, już Wam powiem, już Wam powiem dokładnie, żeby nie było, że kłamałem. Na webinar przyszło 330 osób, było zapisanych 660. Czyli jakby 50% osób przyszło i ma około 80 zakupów. Czyli 80 osób z 330 to ma 24% konwersja sprzedaży produktu za 500 zł. Czyli zrobił jeden webinar jakieś 40 tysięcy, co więcej. To był jego pierwszy webinar w życiu. Więc fakt, uważam, że webinary działają, tylko jest jedna bardzo ważna rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę, gdy chcemy zacząć robić swój webinar. To, że te koszty lidów coraz mocniej wzrastają. I to, że trzeba zadbać o swoją markę, reputację taką osobistą, która też uwiarygodni nasz webinar. Ponieważ tu podałem akurat o dobrym przykładzie webinaru klienta, któremu faktycznie się to udało. Ale kilka dni wcześniej był na przykład klient, który też prowadził webinar, miał około 300 osób online, tak samo. Miał tańszy produkt, bo za 300 złotych i sprzedało się tylko kilka sztuk. I tutaj jest właśnie bardzo dużo rzeczy, na które trzeba wziąć uwagę, robiąc te webinary. I jest jeszcze trzecia rzecz. Bo do tego możemy jeszcze wrócić, jest jeszcze trzecia rzecz, że wielu autorów boi się na początek zaryzykować pieniądze w pozyskanie lidów. Przez co na te, na te webinary może przyjść mało osób. Ja też mam bardzo duży opór z tym, żeby zapłacić na przykład 10 czy 20 zł za lida. Niestety, w niektórych takich branżach tak jest, że tyle to potrafi kosztować. Na przykład, powiem Wam nawet teraz najnowszy webinar, który mamy jutro, tak? Jutro o godzinie 20 prowadzę webinar, właśnie z kampanii takich sprzedażowych, kursów internetowych. No i się okazuje, że mam zapis na webinar za 25 zł. I ktoś by powiedział, że jesteś szalony, tak? Ale jeżeli ja zakładam jakiś budżet, wiem ile kosztuje produkt i mi się to zwraca, to ja w to inwestuję. Mam przykład innego klienta, gdzie zalida teraz już koszty, zwłaszcza że jest Black Week i tak dalej, jest więcej, potrafił być nawet 35 zł za zalida, i nadal jest tych 100 lidów i przyjdzie na przykład 50 z tych 55 kupi, i jakby jest to jakby taka piramida, mówiąc tutaj o piramidzie sprzedaży, tak? Jeżeli do lejka wpuścimy tyle osób, to na końcu tyle i tyle wyjdzie. Więc jest to po prostu matematyka, te webinary. Ale są też inni, którym się udaje i mają lidy po 50 groszy, po złotówkę i potrafią sprzedać kurs internetowy za pół miliona na takim webinarze. Też są tacy, oczywiście, klienci. Pytanie, czy odpowiedziałem na Twoje pytanie? Bo opowiedziałem o problemach, nie o problemach. Znaczy ja widzę, że problemem największym to jest w zasadzie lista mailingowa, tak? Czyli, tak. czyli jeżeli ktoś wchodzi w webinary już z, i posiada listę mailingową, bo na przykład wysyłał newsletter, miał wcześniej jakieś produkty, być może miał sklep internetowy, ma, ma jakiś, jak to się mówi, followersów, tak? Ludzi, którzy gdzieś tam go obserwują, no to wtedy wtedy, wtedy jest mu łatwiej. A mówisz tutaj, Michale, o bardzo ważnej rzeczy, czyli że, że, że rosną koszty pozyskania lida, czyli wręcz koszty pozyskania nowego adresu do tej właśnie bazy mailowej, takiego nie tylko adresu jako adresu, ale człowieka, który będzie nas śledził, będzie chciał czytać nasze maile, będzie, będzie po prostu reagował na naszą ofertę. I ewentualnie, ewentualnie jego doprowadzimy do zakupu. No właśnie, tutaj jest jeszcze jedna mała różnica. Na przykład, u nas powiedziałem Wam, że koszt zapisu na webinar to w dniu dzisiejszym jest 25 zł, bo patrzę akurat w statystyki i ktoś powiedział: że Jesteś szalony, oczywiście, ale koszt za pobranie e-booka, czyli takiego e-booka, którego zrobiliśmy i rozdajemy, to 5 zł. Także jest bardzo dużo metod, żeby pozyskać taką osobę na ten webinar. Niekoniecznie musi być to typowo zapisz się na webinar. Może to być na przykład pobierz e-booka i następnie utrzymanie relacji z tą osobą i wtedy dopiero przyjść na webinar. Czyli nie zawsze musi być to pierwszym krokiem. No i istnieje jeszcze coś takiego, że komuś w ogóle może nie pójść. Może być temat taki, który ciężko jest sprecyzować wtedy można spróbować jeszcze strategii mini produktów. I o tej strategii właśnie, to jest jakby taka strategia, która płynie do nas, że tak powiem, z zagranicy. Tam ona jest bardzo popularna i tam mówią, mówią marketerzy tak naprawdę, że to jest następca bezpłatnych webinarów. Ponieważ zobaczcie, u nas koszty reklamowe rosną. A teraz wyobraźmy sobie, jakie są koszty reklamy za granicą. Gdzie konkurencja jest jeszcze większa, a jeżeli robimy coś po angielsku, to konkurujemy tak naprawdę z całym światem. Co też będziemy próbować zrobić w przyszłym roku, ale no, spodziewam się tam kilkukrotnie wyż, droższych reklam. I tam na przykład już nie robi się tylko bezpłatnych webinarów, robi się je dużo rzadziej, tylko na froncie wystawia się jakiś mini produkt. Czyli yy, mówi się nawet, yy, że ludzie wolą przyjść i kupić Twój mini produkt, gdzie Cię poznają i rozwiążą swój problem, niż przyjść na webinar wtedy, kiedy Ty chcesz. Czyli jest troszeczkę to rozłożone w tym czasie. Czyli pozyskujemy tego lida, sprzedajemy mu jakiś tani produkt, następnie dopiero przychodzi na webinar i kupuje drugi drogi produkt. Więc jakby jest tutaj jakby dodatkowa forma możliwości tego zrobienia. Jednak jaka jest rzecz najważniejsza? I to co zauważyłem, że dlaczego 80% że tak powiem klientów, 80% twórców nie ma sprzedaży. Dlaczego? Bo nie zaczęli. I to jest największy problem. Bo my teraz możemy powiedzieć, tutaj bardzo dobre pytanie do osób, które są, czy już mają kursy, czy nie mają kursów, czy już sprzedają, czy jeszcze nie sprzedają, bo często okazuje się tak, że twórcy właśnie bardzo skupiają się na tym, na nowych trendach, na nowych pomysłach. Teraz przygotowywali się webinar. Ja powiedziałam, że lepiej zrobić może mini produkt spróbować, a może jeszcze coś innego i będą to odwlekać, odwlekać, odwlekać później. Jednak najważniejsze jest zacząć. Tak jak na przykład dwa tygodnie temu klient mi powiedział, że on za tydzień odpala zapisy na webinar. Ja mówię: "Co ty? To jest niemożliwe. Ja mówię: statystycznie to jest niemożliwe, ale ja mówię, ja dam ci nagrodę, jak ty to zrobisz". I zrobił to. I to jest właśnie najważniejsze, żeby spróbować zacząć. Bo wiele ludzi nigdy nie spróbowało, nigdy nie sprzedawało, nigdy nie stworzyło kursu, tylko chce to zrobić. I dlatego najważniejsze to dostać takiego kopa i to zrobić, i się przekonać samemu. Bo dużo też ludzi może mówić: O, tutaj lepiej zadziała ta strategia, ta strategia, ta strategia, ale jak nie przetestujesz swojej, to nigdy nie będziesz wiedzieć. Ale ja chciałem jeszcze wrócić do tego mini produktu. Co może być takim mini produktem i w jaki sposób sprzedać taki mini produkt, i ewentualnie w tej chwili masz olbrzymie doświadczenie? W związku z tym, jaka cena ewentualnie tego mini produktu powinna być taka, która by zachęciła do tego, żeby gdzieś ktoś zapisał się na listę mailingową, potem przyszedł na webinar i ewentualnie chciał kupić większy nasz produkt, a chyba też taką rolą tego mini produktu będzie to, że to uwiarygadnia nas jako eksperta. Ktoś nawiązuje z nami taką relację, że faktycznie chce wiedzieć więcej. Właśnie, jak, ten, jak my możemy podejść do tego mini produktu? Jaka powinna być cena i jak powinniśmy ten mini produkt sprzedawać? Bo tak jak ja w tej chwili myślę, to może nie od razu webinar, ale wcześniej jakieś inne formy obecności w sieci, jakieś inne formy sprzedaży. Pytanie do osób, które są dzisiaj z nami. Z jakiego, w jakiej tematyce tworzycie produkty, albo jak się nazywa wasz produkt? Czy na przykład z jakiej branży jesteście? O, łatwiej by mi było podać przykład. Jak nie będzie odpowiedzi, Marcinie, to zapytam Ciebie. Import z Chin. Powiem ci, Tomasz, rewolucyjny temat. Robiłem już kurs w tym temacie. E-book, jak zacząć biznes, super. Tomaszu, dla Twojej branży to ja mam nawet cały lejek ułożony, wszystko. Dobra, to więc tak, Tomaszu, w przypadku Twojego tematu, czyli importu z Chin, kiedyś miałem, właśnie klienta, który tym się zajmuje. I powiem tobie rewolucyjne wyniki. Nawet nie wyobrażasz sobie, ile ludzi teraz chce importować z Chin, bo mają dosyć swojej pracy, którą obecnie robią i chcieliby robić biznes online. Więc to jest Tomaszu super pomysł, jak najbardziej go kontynuuj. I teraz w przypadku Tomasza, zobaczmy. Tworzy kurs na temat importu z Chin. Teraz tak, jedno to jest, on ma akurat popularny temat, więc na przykład, jeżeli zrobi temat webinaru: jak importować z Chin, i na webinarze będzie sprzedawać produkt właśnie jakim jest szkolenie importowanie z Chin krok po kroku to na pewno to zadziała nawet nie musi być to jakiś tani kurs natomiast jeżeli chciałbyś spróbować tutaj mini produktu to mógłby to być produkt na przykład jak to wygląda u ciebie takie case study czyli na przykład idziesz z kamerą i pokazujesz dokładnie case study jak to wygląda u ciebie Pokazujesz, że tutaj jest osoba, która szuka produktów, tutaj jest osoba, która zajmuje. Czyli, jakby, takie case study Twoje, jak to wygląda u ciebie. Taki realny przykład. Nie kurs, jak ty możesz to zrobić, tylko to by był taki case study z tego, jak to wygląda u ciebie. Później tutaj, Angelika ma bardzo fajny przykład, jak zacząć biznes, i mówi o e-booku. I tu jednym z mini produktów faktycznie może być e-book ponieważ ja zauważyłem, że dużo ludzi sprzedaje e-booki na przykład za 50 zł, za 47 zł, za 27 zł, za 17 zł i sprzedaje e-booki. Ja powiem Wam szczerze, że ja nawet czasem wolę bardziej... E-booki, niż rozbudowane kursy internetowe. Oczywiście, jeżeli e-book jest dobrze zrobiony i zawiera to, co w tym, bo ja na przykład muszę wchłaniać bardzo dużo wiedzy, zwłaszcza tej zagranicznej. I tam, jak jest e-book zrobiony do całego szkolenia, to jest dla mnie no, mega ułatwienie. I ludzie lubią kupować e-booki, dlatego to może być mini produkt. Ale teraz Angelika tutaj jeszcze, Angelika mówi, że planuje na przykład cykl szkoleń o rozwijaniu biznesu i tak dalej. I właśnie można nagrać to i spróbować to sprzedać. Można sprzedać, spróbować sprzedać ten produkt do zimnego ruchu. Tylko musimy o jednej bardzo ważnej rzeczy pamiętać. To nie jest tak, że mini produkt zawsze zwróci nam 100% kwoty, ale obniży nam koszty pozyskania tego klienta, bo część ludzi kupi już produkt. Czyli nim przyjdą na webinar, to kupią już produkt i częściowo już te koszty reklamy będą zwrócone. Dzięki czemu możemy więcej wydawać na reklamę, bo dużo nam się zwraca. I tutaj kolejny przykład: turystyka kwalifikowana. Czyli może odpowiadając na Twoje pytanie, Marcinie, może to być przede wszystkim e-book, bo to jest bardzo popularne, może to być case study, ale mogą to być nagrania webinarów też. Tu akurat też przykład klienta jednego z świeżego, który teraz sprzedaje też na Black Friday nagrania webinarów. I jest teraz Black Week, więc on sprzedaje nagrania webinarów, i ludzie to kupują. Bo mówi się też właśnie takie zdanie, fajne, czytałem w tym zagranicznych rozwiązaniach, że ludzie nie mają już tak bardzo czasu na przychodzenie na webinar. I wolą kupić od ciebie mini produkt, czyli na przykład jakieś mini szkolenie, które rozwiąże tylko jeden ich problem, e, niż na przykład przychodzić na taki webinar. I co też ciekawe, możesz dać na przykład, że w ramach tego mini produktu za 47 zł jest zarówno to mini szkolenie rozwiązania tego jednego problemu, jak również dodatkowo jest bonus webinar na żywo już dla tych ludzi, którzy ten produkt kupili. I co się okazuje, Inaczej się prowadzi webinar i sprzedaje osobom, które już Cię znają, już Ci zaufały i wydały u Ciebie pieniądze, niż osobom, które pierwszy raz mają otworzyć portfel. I tu tak jak właśnie prosty będzie przykład, ten temat importu z Chin, to zapewne, Tomaszu, jakiś jest największy problem tych osób, które chcą importować z Chin. Na pewno będzie to, jaki produkt wybrać strzelam. To na przykład... Import z Chin, co to jest całe twoje szkolenie internetowe, jak to wszystko zrobić? Natomiast wyszukiwanie produktu to byłby mini produkt za 47 zł, którym byś tylko nauczył osoby, jak ty na przykład wyszukujesz produkty. Nie musisz powiedzieć oczywiście wszystkiego, no ale jednak musi być to merytoryczne. Ja nawet mówię, żeby dać tam mega kontent, mega, mega wiedzę, bo co powie sobie klient? Zobacz, Tomasz, za 47 zł dał mi mega kontent z tego, jak szukać produktów, jakie mogę sprzedawać. A ja e, wiem, że jak następnie kupię jego produkt pełen, czyli jak cały przejść ten proces od osoby, która nie ma sklepu, nie ma produktu, nie ma niczego, do osoby, która to wszystko już ma, to muszę kupić jego szkolenie internetowe. I skoro on mi za 47 zł odpowiedział na mój największy problem, to teraz on na pewno. Pokażę mi za te pieniądze tam większe, na przykład 1000 zł, pokaże mi mega dużo więcej. Turystyka kwalifikowana. Teraz czy dobrze pamiętam pojęcie turystyki kwalifikowanej, piesza nizinna, piesza górska, narciarska turystyka rowerowa, motorowa. Tutaj na pewno by było jakieś społeczność potrzebna do tego. Nie znam się Dariuszu niestety na temacie turystyki kwalifikowanej, żeby na szybko coś wymyślić, niestety. Z takich pomysłów, o możemy zrobić, Marcin, że udostępnię tobie taką listę 48 pomysłów na taki własny mini produkt. Może wtedy Dariusz po prostu znajdzie coś dla siebie. Angelika, teraz planuję cykl szkoleń o rozwijaniu biznesu. Mam dylemat, czy iść w webinary na żywo, stresujące bardzo, czy nagrywać i wysyłać nagranie mailem, żeby każdy mógł sobie obejrzeć o dowolnej porze i na końcu sprzedaję skrypt w formie e-booka z tego, co było na nagraniu, plus zadania do wykonania. Czy ma to znaczenie, czy jest to na żywo, czy wysłane nagranie? A więc tak, Angeliko, powiem tobie tak. Tutaj w tym przypadku, wydaje mi się, ale oczywiście tak jak mówię, dopóki nie przetestujesz, nie będziesz tego wiedzieć, dlatego ważne jest, żeby zacząć i spróbować, to teraz tak, na webinarach na żywo łatwiej się sprzedaje niż za pomocą maila. Natomiast nagranie z maila zobaczy więcej osób. Co ja na przykład stosuję w momencie, kiedy odczuwam ten stres w danym temacie, to... Robię zamieszanie wokół tego tematu, i następnie dopiero robię webinar. Czyli, na przykład, zacząłem prowadzić kanał na YouTube, gdzie jest kilka filmów o właśnie szkoleniach internetowych. Następnie na tym kanale na YouTube jest link pod każdym filmem do pobrania czegoś bezpłatnie. Tam zbieram osoby do bazy mailingowej. Następnie te osoby zapraszane są na webinar, który odbywa się raz na jakiś czas, na przykład raz na miesiąc. I. Następnie na tym webinarze odbywa się sprzedaż. Teraz jeżeli masz obawę przed nagrywaniem webinarów, to jest jedna fajna rzecz, która działa bardzo dobrze, jeżeli chcesz się odstresować. To ja na przykład się bardzo stresowałem. W ogóle lata temu to ja miałem problem z komunikacją z ludźmi i rozmową z ludźmi jeden na jeden. Co mi najbardziej pomogło, to właśnie takie live'y. Czyli na przykład Angelika, napisz do Marcina, że chcesz poprowadzić spotkanie z Marcinem o biznesie, zaproś Marcina na to spotkanie do siebie i poprowadźcie to razem. I okazuje się, że w momencie, kiedy jest coś na żywo, na przykład, jest to Facebook, mnie najbardziej nauczyły Facebook live y, występowania. Jeżeli już na live na Facebooku, gdzie nie wiadomo, kto przyjdzie, nie wiadomo, kto cię schejtuje, już wystąpisz z kimś. Naprawdę jest dużo prościej. Tylko wystąp po prostu z kimś. Wtedy dwie osoby mają wpływ na rozmowę, jest psychicznie prościej. Dobra. Czy odpowiedziałem na pytanie? Oczywiście, ale podsumowując to, jaka jest rola webinarów w procesie sprzedaży? Sprzedaż. Ale nie tylko. Budowa relacji, zaufania. Zobaczcie, kupujemy od ludzi dlatego, że im zaufamy. Polub mnie, zaufaj mi i dopiero kup ode mnie. Czyli na przykład, nie mówisz do dziewczyny, do chłopaka, wyjdź za mnie pierwszego dnia, tylko najpierw trzeba przejść te wszystkie randki i kupić. I to jest w przypadku właśnie webinaru czyli jest to ogrzanie tej relacji, pozyskanie tego kontaktu, ogrzanie go i sprzedaż. Odpowiedzią drugą, którą warto przetestować, jest właśnie ten mini-produkt, czyli wysuwamy na zewnątrz jakiś produkt, który jest tani do zimnego ruchu. I teraz, w przypadku, gdy będzie to branża jakaś popularna, i w przypadku, gdy będzie to jakiś popularny problem, to okaże się, że pozyskujemy sobie bazę mailingową za darmo klientów. Ja tak zrobiłem właśnie sobie szkolenie stworzenia stron lądowania. W marcu je sprzedawałem i pozyskałem nie dość, że zarobiłem na tym, nie, nie było to jakoś znacznie dużo, ale zarobiłem na tym w miesiąc, to jeszcze pozyskałem 300 osób, które kupiły o mnie, ode mnie jeden produkt i 50 osób, które kupiły ode mnie dwa produkty. I teraz to są osoby, które mnie już oglądają. I gdy ja teraz wyjdę do nich z produktem głównym czyli na przykład, już z całym szkoleniem z importu z Chin, że jest gotowy, ruszamy. To jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś to kupi. Jest to po prostu odpowiedź na webinary. No ale tak jak mówię, wszystkiego trzeba przetestować, wszystko trzeba spróbować. Ale też najważniejsze, nie bójcie się robić y, nagrań, webinarów i sprzedawać nagrań, webinarów. Ja mam klientów, którzy sprzedali. Już teraz nie pamiętam za milion czy dwa swoje szkolenia internetowe i to jest wyłącznie taka rozmowa jak tutaj jest dzisiaj w dwie osoby prowadzone szkolenie jest w ten sposób teraz jak ja bym z Marcinem uczył was krok po kroku jak zrobić ten webinar jak zrobić ten lead magnet jak zrobić to wszystko i byśmy to sprzedawali i kościół zrobił na tym ponad milion czy ponad dwa no teraz dokładnie już nie pamiętam. Także to nie zawsze musi być to, co ludzie na początku, właśnie tutaj Dariusz napisał, to dopiero plan, szkolenia i tak dalej. Najważniejsze jest zacząć. Nie chciałbym powiedzieć, że byle jak, aby zacząć, ale jeżeli audio jest dobre, jeżeli masz mikrofon jak Marcin, czy jak ja, czy jakiś inny i dobrze jest Cię słychać w tym mikrofonie, masz tą kamerkę prostą, to naprawdę wystarczy, żeby zacząć. Nie kombinuj nic więcej. Tyle. Ja napisałem na blogu m taki gościnny artykuł na temat moich pomysłów, też na sprzęt, i nie tylko moich. I można tam ten artykuł znaleźć, i, i szybko, szybko zobaczyć, co tak naprawdę jest potrzebne. I, i naprawdę, naprawdę, żeby zacząć, to, to dzisiaj mamy naprawdę takie bardzo fajne możliwości. A wracając do naszej rozmowy o webinarach w jakiej formie najlepiej prowadzić webinar? W formie mówimy tutaj o czy to ma być na Facebooku, czy zamkniętym, czy, czy jakbyś mógł sprecyzować pytanie? To znaczy tak, no my w tej chwili rozmawiamy w ten sposób, że mamy wideo, tak, tylko. Tak. E, natomiast oczywiście może do tego dochodzić prezentacja, czyli taki powiedzmy bardziej klasyczny webinar, tak? Prezentacja, mm -hmm. gdzie, gdzie e, jest tylko prowadzący gdzieś tam w postaci takiego mniejszego obrazu. E, a oczywiście też, e, czy, czy ten webinar ewentualnie Warto gdzieś streamować na zewnątrz, tak? Czyli gdzieś, gdzieś na social media. Teraz też LinkedIn dosyć fajnie się uruchomił, że tak powiem, jeżeli to jest właściwe słowo, ale jeżeli zawnioskujecie ponownie o transmisję live do Linkedina, to również macie duże prawdopodobieństwo, że ta transmisja live zostanie wam przyznana bo wcześniej, wcześniej oni zbierali takie wnioski jeszcze w takim anglojęzycznym formularzu i z tymi wnioskami jak, jakoś dziwnie nic się nie działo i tylko niektórzy mogli dostąpić tego zaszczytu streamowania właśnie na LinkedInie, a teraz zdaje się, że coś się zmieniło i, i, i możemy, możemy już bardziej liczyć na to, że ten LinkedIn nam pozwoli, jeżeli jesteśmy aktywni na tym LinkedInie, to też nam pozwoli na streamowanie na LinkedInie. Czyli jak to sobie zorganizować i w jakiej formie ten webinar prowadzić? Powiedziałeś już, że można ewentualnie zdecydować się na to, żeby nagrania z tego webinaru sprzedawać. Jest to jedna ze ścieżek. A jeszcze jakie ścieżki tutaj warto, formy i ścieżki też prowadzenia tych webinarów warto uwzględnić? A więc tak, ja jestem taką osobą, że lubię 100% praktyki zerolania wody, więc przede wszystkim zawsze używam prezentacji w tle. W przypadku takich webinarów, jak prowadzę sam na sam, w przypadku rozmów jest to niekonieczne, gdyż tutaj jest po prostu rozmowa. Jeżeli prowadzę sam jeden o jakimś temacie, webinar, no to jest to po prostu w ten sposób. Teraz, co jest z takich rzeczy najważniejsze? Nie wszystko musi być z prezentacją, ale część sprzedażowa tak. Czyli w momencie, kiedy przechodzisz do sprzedaży, Koniecznym jest, żeby była ta prezentacja. Ja widziałem różne porównania statystyk i zauważyłem, że autorowi, czy tak jak teraz, mielibyśmy Marci na przykład zacząć coś sprzedawać. Bez prezentacji będzie nam ciężko to sprzedać, ludziom to zwizualizować. Ludzie musieliby bardzo dokładnie nas słuchać słowo w słowo, żeby to wszystko zrozumieć, co ja mówię i powtórzyć, a i tak zapytaliby jeszcze nas, że no nie do końca to rozumieją. Więc bardzo ważne jest, żeby pokazać część sprzedażową. Czyli ja minimum, to pokazywałbym wstęp, czyli to, co jest o mnie, i zakończenie, czyli sprzedaż. Content, jeżeli nie masz prezentacji, jeżeli w Twojej branży nie ma potrzeby prowadzenia slajdów pokazywania, OK, ale część sprzedażowa już bym pokazał, i część taka powitalna, kim jesteś, też bym pokazał. No bo i jak opowiedzieć o zdjęciach, kto jest moim klientem, jakieś opinie o mnie i tak dalej, nie? Więc to jest to. Więc ja prowadzę to głównie za pomocą zamkniętych webinarów, takich jak ten dzisiaj, ponieważ teraz tak, jeżeli poprowadzimy to na Facebooku, ja też robię takie spotkania, ale nie niesprzedażowe, jeżeli poprowadzimy taki live na Facebooku, to teraz tak, jeżeli zaczniemy tam sprzedawać, to ludzie będą nas hejtować. Tam może wejść każdy, zobaczyć to każdy, będzie słyszał też o tym, że robimy promocje i tak dalej, to odbije się bardzo dużym właśnie takim hejtem. Może się, może się nie musi, oczywiście. I teraz druga rzecz. Ludzie na Facebooku, na YouTubie mają bardzo dużo jakby takich latających rzeczy dookoła, ciągle jakieś powiadomienie wyskakuje i tak dalej. Tutaj jesteśmy w pokoju, gdzie nam tu nie wyskakuje powiadomienie, że Antek właśnie dodał nowe zdjęcie, Ania wstawiła nowe zdjęcie, twój znajomy już dodał komentarz, a ty nie. Także nie ma tylu rozpraszaczy. Dlatego ja lubię zamknięte webinary, takie rozróżniam webinar i live. Live to jest po prostu dla mnie na żywo robię go sobie na przykład na Facebooku, a jeżeli mówimy o webinarze, to właśnie takim zamkniętym spotkaniu. Czyli jednak nie streamujemy gdzieś tego webinaru do social media. Nie jest to zalecane w tym momencie. Ja tego, ja tego nie robię, nie streamuję, ponieważ dla mnie jest ważne pozyskać do kogoś kontakt. Czyli, jeżeli nie podasz mi swojego adresu mailowego, to nie otrzymasz zaproszenia na webinar. Teraz, w przypadku, jeżeli zrobię to na swoim fanpage'u, to ja nie będę miał tego. Maila tej osoby. Oczywiście ja mogę zrobić reklamę do tych osób i tak dalej, jednak to, co jest podstawą marketingu od lat, to baza mailingowa. I mi zależy na bazie mailingowej, bo są takie przypadki, że na przykład ktoś od 2018 roku mnie obserwował, był w mojej bazie mailingowej, czytał maile, ale nic nie kupił. Ale w 2020 zrobiłem webinar, przyszedł na niego i kupił. Czyli dwa lata trwał. Akurat, to jest akurat przykład, już taki paradoksalny, że bardzo długo, ale jednak dwa lata był w tej bazie mailingowej i w końcu kupił. Dlatego dla nas bardzo ważnym jest, żeby budować jak największą bazę mailingową. Znam takich twórców, którzy są bardzo popularnymi twórcami, i oni mówią, że reklamy już nie potrzebują. Że reklama na Facebooku jest im niepotrzebna. I tam, wiadomo, ktoś tam konto kiedyś zbanował, takiemu znajomemu ją mówi: Michał, ja już nie chcę odpalać tego konta. Po co mi? Ja mam organiczny już teraz przyrost. I co potrzeba? Mam dużą bazę mailingową. Po co mi to? No i też to jest racja. Także jak wypracujesz sobie dużą bazę mailingową, to w niej wydasz na reklamy. My też mieliśmy. Pamiętam, że mieliśmy zawsze małą bazę mailingową, ale teraz dzięki właśnie tym lead magnetom i e bukom i tak dalej, to udało nam się tę bazę znacznie powiększyć. Tylko tutaj już wtedy podchodzi, że też nie można tych osób zostawić z niczym. Czyli trzeba pisać jakieś maile, trzeba dodawać jakieś artykuły czy na coś zapraszać, bo jednak jak ktoś od nas zapomni, to już nie kupi. A baza mailingowa, takie pytanie mi się nasuwa praktyczne. Jak duża baza mailingowa i z twojego doświadczenia, jak duży ten lejek musi być na górze, żeby, żeby na dole jakaś tam liczba osób kupiła? Od zera osób? Możesz nie mieć w ogóle bazy mailingowej i sprzedać dużo. To, to nie jest jakby wyrocznie. Jednak im więcej do, w tym lejku będzie na szczycie, tym więcej będzie na dole. Tutaj Czyli... chyba tu, mhm. to bardzo zależy. Tutaj Gdybym odpowiedział jakoś jednoznacznie, to było u jednego klienta jest to tak, u drugiego jest to tak, u trzeciego jest to jeszcze inaczej. To bardzo mocno zależy od różnych rzeczy. Czyli co, 5% w takim lejku ludzi kupuje, czy jeszcze Oj, więcej, mniej? więcej, 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 więcej. Uh -huh. uh -huh. Statystycznie jest to chyba 5%, ale powiem tobie, że jest to więcej. E, jest to, myślę, że koło 10%, ale tego znowu się nie da, bo jeżeli ja na przykład e, robię strategię, ja na przykład nie mam czasu robić bezpłatnego webinaru o tworzeniu szkoleń internetowych, e, przepraszam, o tworzeniu stron internetowych, bo na co dzień zajmuję się szkoleniami internetowymi. Więc zrobiłem, że, żeby tam w ogóle wejść ze współpracy ze mną, musisz najpierw kupić produkt. Więc ja tam mam już bazę ludzi, którzy kupili. Więc to, to co tutaj mówimy, ja mam 100% mojej bazy, na przykład tej prywatnej, to są osoby, które kupiły. Więc ja bym mógł odpowiedzieć Tobie na pytanie, że ja mam bazę, w której 100% to klienci. Ja nie zbieram innych maili. Nie? Także tutaj no, nie da się na to chyba jednoznacznie odpowiedzieć. Czyli wszystko zależy od jakości tej bazy, po prostu mailowej. Dokładnie. I, i dzięki, dzięki tej jakości, w sensie, że to, to są ludzie, którzy są faktycznie nas obserwują, angażują się, interesują się naszymi produktami, i tutaj wtedy ta konwersja jest wyższa niż powiedzmy 5% bazy mailingowej. Taka konwersja sprzedażowa, tak? Nim lepiej ludzie reagują na nasze produkty, tym, tym ta konwersja wtedy jest wyższa. Tak to tak. należy rozumieć? Tak. Jaka tematyka webinarów jest najbardziej efektywna? Mówisz o temat, tak? Jak jest tak, najbardziej tak, popularny? Tak. Gdzie szukać tematów? Jak szukać tematów tych najbardziej efektywnych? Okej, okay, no to teraz posłużyłbym się przykładem może tego importu z Chin, dobra? Teraz zobaczcie jedną bardzo ważną rzecz. Tu mamy osoby, które chcą importować z Chin. A wyżej jakie są osoby? Nim one będą chciały importować z Chin, bo one niekoniecznie wiedzą o tym, że one chcą importować z Chin. Kogo mamy wyżej? Wyżej mamy osoby, które chcą zarabiać przez internet. Kogo mamy jeszcze wyżej? Mamy w ogóle osoby, które chcą zarabiać albo myślą o dochodach pasywnych. Także idziemy jak najwyżej góry tego całego naszego lejka. E, Marcinie, e, Twój produkt. E, o czym jest, o czym będzie? Może będzie mi łatwiej wtedy. Mój produkt będzie o bezpieczeństwie monitoringu wizyjnego. Dobra, bezpieczeństwo wizerunku. E, I teraz e, tak. E, wizyjnego, dobra. I teraz, a kto jest wyżej? Bo załóżmy, że ktoś nie wie, że tego potrzebuje. To kto tam jest. Przedsiębiorcy, przedsiębiorcy, którzy mają monitoring u siebie poinstalowany i łączą się łatwo z tym monitoringiem, zwykle przy pomocy takich z internetu. No i tak samo osoby prywatne, które mają gdzieś na przykład na swoich posesjach monitoring i chcą łatwo, miło i przyjemnie łączyć się z tym monitoringiem, na przykład ze swojego smartfona. Dobra, czyli mamy osoby, które już wiedzą, że tego chcą. Teraz wyżej będą jeszcze osoby, które tego jeszcze nie wiedzą, że chcą. Teraz, jaki komunikat możemy im dać, żeby oni się tego chcieli dowiedzieć? Czyli na przykład, jak zrobić monitoring w firmie? Czy to będzie w ten sposób? Będzie tam jakaś grupa docelowa twoja? Pewnie też, pewnie też. Dokładnie, czyli chodzi o to, że tworząc webinary, w którym chcecie sprzedać swoje produkty i tworząc mini-produkty, takie właśnie jak te e-booki czy jakieś mini-kursy, workshopy i tak dalej, to musimy iść jak najwyżej szczytu tego lejka, bo to nie może być wiedza ściśle powiązana. Teraz to takie pytanie dla Was, zagadka. Na jaki webinar przyjdzie więcej osób? Jak stworzyć własny kurs internetowy? To jest pierwsze. Czy drugie, jak. Skutecznie sprzedawać kursy internetowe? Pierwsze to pytanie do Was. Odpowiedzcie: jedynka czy dwójka? Jedynka to jest jak tworzyć kursy, dwójka to jest jak skutecznie sprzedawać kursy. Na który webinar przyjdzie więcej osób? Możesz Marcinie też napisać odpowiedź. Czyli jak skutecznie sprzedawać, tak? Dokładnie. Dobrze, no to wszyscy odpowiedzieliście źle. Bo zobaczcie, mamy nasz lejek. Żeby osoba chciała dowiedzieć się, jak sprzedawać kursy, to ona musi dopiero go stworzyć. Pierwszy problem osoby, która chce... Myśli o kursach w ogóle, nie jest jak go sprzedać, tylko jak go stworzyć. Jeżeli ja robię webinar o skutecznej sprzedaży kursów, mało ludzi do niego przyjdzie, bo ktoś musi go mieć, żeby na niego przyjść, albo prawie już go mieć. My musimy iść w, góry, w górę tej lejka. Jeżeli ja zrobię webinar, czy zrobię mini produkt z skutecznej sprzedaży kursów, on się nie sprawdzi, ten lejek nie będzie działał. Ale jak zrobię stworzenia kursów, to on się sprawdzi. Czy jest to dla Was zrozumiałe? Czyli Czy... trzeba sięgnąć do jakiejś pierwotnej potrzeby w tym momencie. Tak. tak. A nawet wyżej, można iść jeszcze wyżej. Tu mamy, którzy chcą sprzedawać, tu mamy, którzy chcą tworzyć, a ja mogę iść jeszcze wyżej. Jak zarabiać przez internet? Czyli jeszcze wyżej. Czyli musimy jak najwyżej góry tego lejka pójść. To, to na przykład yy, firma, która sprzedaje domeny i hostingi, yy, sprzedaje też usługi programistyczne. Yy, to gdzie jest ta, yy, że tak powiem, wyższa potrzeba w tym momencie, tak? Ta pierwotna potrzeba? To wymaga jakby dogłębnej analizy. W przypadku na przykład Chin wiem, bo to analizowałem. W przypadku naszym wiem, bo to analizowałem. Tutaj domeny, hosting i oprogramowanie to tak naprawdę są trzy różne. Tu by do każdego z nich trzeba podejść. Inaczej. Czyli jeżeli na przykład mówimy o domenach, no to wyżej na pewno przeanalizowałbym konkurencję, bo nazwa pl na pewno ma bardzo fajnie to rozpykane. Czyli na przykład zabezpiecz swoją markę. Po co ci domena? Bo możesz zabezpieczyć swoją markę. po co mi jeszcze? Czyli może być webinar, może być post, może być live na tym, jak zabezpieczyć swoją markę przed oszustami. Którzy na przykład chcą podkupić Tobie domenę i podszywać się jako ty, czyli można tu iść w bezpieczeństwo w sieci, można pójść jeszcze wyżej, jak zadbać o marketing w swojej firmie. Czyli tutaj można iść wyżej, jeszcze wyżej można iść, jak stworzyć stronę internetową. Bo jeżeli będziesz chciał stworzyć stronę, to będziesz chciał stworzyć domenę. Czyli tu musimy iść jak najwyżej. Jak zrobić marketing w firmie, jak, o, jak przenieść swoją firmę z offline do online? Czy jak na przykład pojawić się w swój, pokazać swój biznes w necie? Jak pierwsze co, kup domenę. Ale nie reklamujesz kup domenę, tylko reklamujesz, zrób przenieść swój biznes do sieci. Angelika, czyli jak mam e-booka, jak zacząć biznes, to kolejne produkty w formie szkoleń i webinarów mogę już robić, jak rozwijać biznes? Mam też mini kurs mailowy, darmowy, biznes, czy to coś dla mnie? Tak. Angeliko, najważniejsze jest, żeby zacząć od osób początkujących. To jest najważniejsze, żeby docierać swoimi produktami do początkujących, a nie do osób zaawansowanych. Gdzieś nawet ostatnio, mogę Wam wrzucić linka, zaczęliśmy prowadzić bloga przez... Przez pięć lat go nie mieliśmy, będzie szósty rok, także czas był zrobić bloga i tam właśnie dokładniej opisujemy to, o czym mówię, czyli... Czekam, aż mi się odpali. Ja bym mógł przyjść na webinar, jak przyspieszyć działanie Twojej strony internetowej. Okay. Wrzucę Wam linka, tam pod koniec jest właśnie ten artykuł na temat, żeby zaczynać od początkujących. To jest bardzo ważna e, zasada, że jedna z najważniejszych rad dla początkującego eksperta to, e, tworząc własny kurs, zacznij od poziomu dla początkujących. Tych zaawansowanych jest za mało. To już są kursy droższe, i tak dalej. Wpuszczamy ludzi do lejka i lecimy dalej. a wspomnieliśmy o domenach i hostingu, bo wspierają nas marki domeny TV i M-Service, domeny z całego świata i hosting, a my wracamy do pytań tutaj, tutaj do naszego Angelika gościa. Tutaj właśnie zapytała, jakie narzędzia do webinaru są niezbędne. Ja oczywiście Angelika polecam narzędzie, z którego właśnie w tym momencie korzystamy, czyli webinar Web2Learn.io więcej możesz znaleźć na Web2Learn.io PL stronie. I tu jeszcze było jakieś pytanie. Czy potrzebuję kogoś, kto będzie asystował? Nie, chyba że będzie bardzo dużo osób online. Ja w momencie, kiedy mam powyżej przewidywanych 100 osób online, to proszę już o wsparcie kolegę, żeby pilnował czatu, gdyż ja zauważyłem, że mocniej się rozpraszam. Jeżeli na przykład jest 20 osób, 30, 50, no to tak parę osób napisze coś, jakąś wiadomość i tu się człowiek nie rozprasza. Ale jak jest 100 osób i 10 naraz napisze, to zamiast prowadzić webinar, to skupiasz się na jego czytaniu wiadomości. Często zaprowadzący webinar mają tap ludzi, którzy moderują komentarze, podsumowują pytania i tym podobne. Andrzejka, bardzo rzadko. Ja znam kilkuset twórców osobiście. I rzadko, który ma sztab ludzi, którzy to moderują. Tak jak mówię, jeżeli zapisze się na Twój webinar kilkaset osób, to weź chociaż jakąś osobę, która to przypilnuje dodatkowo, to nie musi być osoba techniczna i tak to, dalej. To proste rozwiązanie, włączyć moderację, wyłączyć moderację, to, to, to jest naprawdę proste zadanie każdy. Każdy nawet. Nawet osoba nie do końca. Już na myślę, że też ogarnie to, o, o co w tym chodzi. Ale to mówię, przy dużej ilości osób. Jak jest mała ilość osób, ja nawet nie dzwonię o proś z prośbą o wsparcie. Czy webinar powinien być darmowy, i co powinno być darmowe, a co powinno być płatne? I gdzie jest ta granica pomiędzy właśnie tworzeniem jakichś lit magnetów, które są bezpłatne, a po prostu już sprzedawaniem wiedzy. Hmm. Yy, długie pytanie. <laughs> yy, przypomnij jeszcze tylko proszę początek, bo już się przygotowałem. Czy webinar po... powinien być darmowy czy płatny? Okej, okay, a więc tak. To zależy. Tutaj należy przetestować, jaka będzie chłonność. Jeżeli ja na przykład widzę, że zapis na webinar kosztuje mnie 20 zł, no to na, darmowy, no to jestem pewien, że jak go zrobię płatny, no to jak w ogóle nie będę miał tych zakupów, albo nikt go nie kupi, albo bardzo mało osób. Chyba, że w ciepłym ruchu to co innego. Ja też ostatnio sprzedawałem webinar. Sprzedawałem ostatni webinar specjalistyczny, jak zrobić kampanię Black Friday kursów internetowych, ale ja to sprzedawałem tylko do naszych klientów. Więc tu już jakby to już wysłałem do tych, którzy już te kursy mają. I wtedy mogłem sprzedawać to. Mam też jednak, który robi tylko płatne webinary, bo powiedział, że za darmo nie będzie się w internecie pojawiał i nie chce mieć w bazie, bazy zaśmiecać osobami, które przyszły coś za darmo. Tak? Brzydko mówiąc, ale on tak mówi. Nie? I ja po prostu, to zależy. To zależy od tematu. Jeżeli temat jest popularny, niszowy, no to jasne, można spróbować go sprzedać, ten taki webinar. Ale jeżeli temat jest taki popularny i nie jest jakiś taki hot, to ciężko będzie nam tego sprzedać. Ale tak jak mówię, tu jest odpowiedź prawidłowa taka. Jak nie spróbujesz, nie będziesz wiedzieć, ale jest jedno zdanie, które podpowie, może dla niektórych rozwiąże ten dylemat, co z tym zrobić, jak zrobić dobrze. To odpowiedź jest taka. Jeżeli więcej ludzi przyjdzie na Twój webinar. To więcej ludzi to kupi. Czyli, e, odpowiadając na to pytanie, im więcej osób wpadnie do Twojego lejka, tym więcej z niego wypadnie. Czyli tu by przemawiało to za webinarami darmowymi. Ale, tak jak mówię, ja na przykład już na webinarze, jak jest webinar płatny, to nie sprzedaję już produktu za 100 czy 200 zł, a za 2000. Czyli na płatnych webinarach możesz sprzedawać droższe produkty. Bo tam przychodzą już osoby, które są gotowe od ciebie kupić. Jaka powinna być struktura webinaru? Struktura, Mówisz, co powinno w nim się znaleźć, tak? Tak, tak. Musi być sekcja o mnie, musisz opowiedzieć o sobie. To jest najtrudniejsze, bo trzeba faktycznie opowiedzieć o sobie. <laughs> I to dla niektórych jest, ale jak ja mam się przechwalać? No tak. Osoba przychodzi na webinar, nie zna cię, widzi cię prawdopodobnie pierwszy, drugi raz w życiu, nie wie o tobie wszystkiego. Więc na nastarcza właśnie coś opowiedzieć, opowiedzieć o tym, co będzie na tym webinarze, dać faktycznie ten kontent. Nie robić tak, jak właśnie z jedną klientką miałem taki problem, że ludzie przychodzili na webinar i na tym webinarze ona mówiła o tym, że mogą kupić jej kurs płatny. O tym, co miało być na webinarze. No tak trochę słabo, to, to nie jest konferencja nowego iPhone'a i MacBooka, że ludzie zapłaciliby, żeby na nich być i żeby coś później kupić. Tylko ludzie przychodzą na ten webinar, żeby faktycznie się czegoś dowiedzieć. Jeżeli dzisiaj zaprosiliśmy na webinar o tym właśnie, o tych webinarach, o tej sprzedaży kursów, no to musimy o tym opowiedzieć. A nie możemy po prostu. O tak no, wspomnieć dwa zdania i wyjść. Uważam, że takie, tak jak teraz mamy, 50 minut kontentu tak naprawdę mówimy. To jest na przykład już odpowiedni moment, żeby zacząć sprzedawać. Czyli jak opowiemy już ten kontent, po jakichś tam 45 do 60 minut możemy zacząć sprzedawać, zapytać ludzi, czy ktoś chciałby dowiedzieć się, jak można z nami rozpocząć współpracę? No i. Ludzie odpowiadają tak, 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 tak. I wtedy przechodzisz do oferty. Ważne, żeby dać sobie czas, żeby omówić tę ofertę, bo jeden z. Też ja testowałem u siebie, jeżeli ja mało czasu poświęciłem na omówienie oferty, tylko na przykład teraz bym powiedział tak, słuchajcie, wejdźcie na domeny TV, tam są fajne domeny i weźcie je kupcie. To prawdopodobieństwo, że ktoś kupi jest bardzo małe. Ale jeżeli my byśmy tutaj pokazali jakie są korzyści z tego wynikającego, po co to tobie jest, dlaczego warto, kto już zaufał, jakie wyniki już uzyskał i tak dalej, jeżeli udowodnimy, że to jest potrzebne, to ta osoba oglądająca sama tego będzie chciała, będzie tego pragnąć, żeby to wziąć. I wtedy oczywiście wygląda to czasem trochę jak telemango. Ale no niestety Sprzedaż to, nie jest, sprzedaż to nie jest taka prosta, chłopska rozmowa, tylko to jest faktycznie, że trzeba pokazać korzyści. Pamiętajcie, że ludzie mają podjąć decyzję teraz, nie później. Mają podjąć decyzję teraz. I oni nie mogą zostawić decyzji na później. Więc jak tego nie dociśniesz, no to nie będzie sprzedaży. Ja próbowałem też prowadzić właśnie tak, jak mówię, bardziej w cudzysłowie po chłopsku. I słuchajcie, jak chcecie, to tam jest jakiś produkt, jest, To co sobie go kupcie, jak chcecie, nie? To nie działa. To, to tak nie jest. Tomasz, niektórzy prowadzą, robią na webinarze promocję na zasadzie, przez najbliższe 10 minut, produkt jest tańszy o X. Tak, Tomaszu, to jest technika. Ok. Ja robię najczęściej, na przykład jutro, jutro o godzinie 20.00, prowadzę webinar stricte taki od A do Z, jak stworzyć taki mini produkt i sprzedać. Natomiast tam faktycznie odbędzie się sprzedaż też produktu, naszego, tego właśnie Black Friday'owego. I tam będę mówił, że promocja jest ważna do 23:59 jutro, taka najlepsza. Natomiast oczywiście przez kilka dni, bo jeszcze Black Quick trwa, będzie można też to nabyć, ale nie będzie już tak super jak jutro na webinarze. Czyli dla tych osób, skoro to są osoby, które przyszły na spotkanie z Tobą, siedzą z Tobą już od 53 minut, to dlaczego oni mają mieć, nie mają mieć lepszej oferty niż ktoś, kto przyjdzie za chwilę e, z reklamy na Facebooku? Trzeba dbać o osoby, które przychodzą na webinarze. Przyszliście na webinar, więc należy Wam się nasza uwaga, należy Wam się to, że odpowiemy na Wasze pytania, poruszymy Wasze tematy. Trzeba dbać o ludzi, którzy przychodzą na żywo. Kropka. Czyli jak sprzedawać na, na webinarze, już trochę opowie, opowiedziałeś, trochę odpowiedziałeś na pytanie, które właśnie w tej chwili miałem Ci zadać. Mhm. Czyli jeszcze, co jest takiego ważnego, jeżeli chodzi o sprzedaż na webinarze? Jeszcze, co możemy dodać? Najważniejszy jesteś Ty. <laughs> to jest, myślę, prawidłowa odpowiedź. Dlaczego? E, powiem Wam tak. E, może mogłem tego nie mówić. No dobra. <laughs> Ale już powiem, jak zacząłem. Chodzi o to, że niektórzy nawet sobie na przykład robią drzemkę przed webinarem. Ważne jest, żebyś wszedł na dobrej energii, na dobrym flow. Ja na przykład porównywałem, że zupełnie inną sprzedaż miałem, jeżeli wypiłem kawę przed, jeżeli tej kawy przez ten cały dzień nie wypiłem. To jest naprawdę bardzo duża różnica. Bo ja mam inny flow w momencie, kiedy tą kawę wypiję i innym, kiedy jej nie wypiję. Teraz jest godzina 10, mam jeszcze energię i tak dalej. O godzinie 20.00 jak ja mam mieć full energii? Zmęczony, spałem 4-5 godzin, jak ja mam to zrobić? Nie? Ja muszę wypić tą kawę i, i polecieć z tematem. Tutaj trudno, nie ma, nie ma espresso, nie ma dobrej sprzedaży. No, jeżeli ma, nie potrzebujesz, ja zacząłem pić kawę. Dopiero e, mając. Pierwszą kawę wypiłem, mając 28 lat. Ja wcześniej nie piłem kawy, nie, nie rozumiałem, jak można wypić kawę. E, I wypiłem ją właśnie w momencie, kiedy nagrywaliśmy z operatorem e, i całą ekipą. Nagrywaliśmy moje pierwsze filmy, bo ja chciałem mieć profilmy pierwsze. E, pojechałem do łodzi na nagrania. No i co się okazało, to e, lipa. Zjadłem obiad, zacząłem przysypiać. Moje oczka takie. I flow takie zerowe, i oni mówią: Michał, ale co jest? No, no uratuj te, no wypij tą kawę i uratuj te nagrania. No i wypiłem tą kawę i nagle poczułem wersja 2.0, Michał, jedziemy, nagraliśmy wszystko. Czyli ważna jest nasza energia i ważna ważne jest też nasze, nasze w tym momencie podejście no plus te wskazówki, o których, o których mówiliśmy, tak? Czyli, tak? czyli oferta, która jest ograniczona w czasie, wyjąt, jakaś specjalna oferta dla, dla tych, którzy są na webinarze, zwizualizowana, czyli, czyli musi być jakaś forma prezentacji, pokazania tej oferty. I te, te, te najważniejsze rzeczy prowadzą, prowadzą do, do skutecznej sprzedaży na webinarze. Dokładnie. Teraz tu jeszcze Tomasz zapytał, jakieś wytyczne odnośnie najlepszej pory robienia webinarów. Tutaj nie ma idealnej odpowiedzi, bo tak jak dzisiaj mnie, jak tam ktoś hejtował na grupie na Facebooku, że ja zaplanowałem z jednym partnerem biznesowym webinar w poniedziałek na dziewiątą i że ja jestem chory, że ja robię o tej porze. Ale dobra, ale tutaj akurat inaczej nie pasuje komuś, więc ja się do tego dostosowuję. I o tej dziewiątej to się odbędzie. Jak ktoś nie przybędzie, to nie przybędzie. Trudno. Ale oczywiście warto próbować różne godziny, bo może się okazać, że o na przykład dziewiątej może przyjdzie mniej osób, ale więcej ludzi kupi. Albo odwrotnie, o dwudziestej. I to też zależy od grupy docelowej. Kobiety o innej godzinie przychodzą, mężczyźni o innej godzinie przychodzą. Zatem tutaj myślę, że nie ma odpowiedzi idealnej bez testów. Wiele osób mi mówiło, najlepsze są poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki. Nie rób w niedzielę, panie, kto robi w niedzielę albo w piątek po południu. Ja mam klientów, którzy są z nami od tych prawie sześciu lat. Wynik też zrobili, ja wiem, o milionie, czy tam dwóch. Oni na pewno zrobili więcej, bo jeszcze poza platformą. I oni robią z tego co pamiętam w niedzielę. Często. A na przykład inny klient, który też robi, robi mega wyniki, robi w piątek wieczorem, bo mu inaczej nie pasuje i przychodzą ludzie online. Więc tutaj nie ma odpowiedzi idealnej. To zależy. Czyli cały czas lepiej wieczorem? Czy, czy tak bardziej nie się. Ma, nie ma idealnej odpowiedzi. Dopóki nie przetestujesz, nie będziesz wiedzieć. Aha, czyli musimy przetestować godziny poranne, godziny wieczorne, i wtedy, wtedy po, prostu, po prostu będziemy wiedzieć, tak. jak, jakie tutaj, jak, jak tu optymalnie sobie rozwiązać porę webinaru i godzinę. Dokładnie, to tak samo jak ze stroną zapisu na webinar. Wielu początkujących twórców spędza na nią tydzień czasu. Ja robię to w 15 minut i a skuteczność jest taka sama albo nawet większa, bo schemat jest przystosowany dobrze pod mobilne urządzenia. Jakie są największe błędy organizatorów webinarów? To, to właśnie powiedziałem. Strona zapisu na webinar. Po co męczysz się dniami, tygodniami ją zrobić? Użyj gotowy, sprawdzony szablon, w 15 minut zrób i leć. Druga, najważniejszy błąd, mam takiego bliskiego znajomego jednego, który ciągle mówi mi, że zacznie robić ten webinar i ciągle nie zaczął. To jest największy błąd. Chcesz zrobić, a nie zaczniesz. Wiesz, ilu ludzi mówiło, że ja nie wiem, że, że stworzy nam konkurencję, że będzie z nami konkurować, że my nie będziemy mieli co robić na tym rynku. Czy na przykład mówili, zobacz, tu powstała Twoja konkurencja nowa, teraz Ty upadniesz. Ja naprawdę słyszałem dużo takich rzeczy, a teraz jest tak, że my jesteśmy, a ich nie ma. I y, 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 chcieć, a zrobić. Najważniejsze jest zrobić. Jak zrobisz, to będziesz już dużo dalej niż 80% osób. Zawsze Piotr Motyl, który też gościł na naszych webinarach i gościł w podcaście Złapani w sieć, mówił, zrobione jest lepsze od idealnego. Tak, to jest takie znane pod, e, powiedzenie, to jest done is better, jak dobrze pamiętam. I, I tak, to jest właśnie to. Lepiej jest mieć już zrobione, niż odkładać na później. I to, co dzisiaj jest tematyką w zasadzie naszego spotkania, takim pretekstem naszego spotkania, jakie wyzwania w webinarach przyniesie rok 2022 i dlaczego jedni właśnie, oprócz tego, że się nie zabierają do pracy, no to już żeśmy sobie powiedzieli, ale dlaczego jedni odnoszą sukcesy, a inni mają z tym problemy. Ale bardziej już na poziomie warsztatowym. I jakie właśnie wyzwania przyniesie rok 2022 i czy te webinary będą działać? Jak powinniśmy się przygotować? Webinary nadal będą działać, jednak koszty lidów będą znacznie rosnąć. I pytanie, czy ktoś będzie na tyle odważny, żeby zacząć to skalować? podam tobie przykład ktoś zaczął na przykład tydzień temu robić zapisy na webinar i na przykład nagle wskoczyły wysokie ceny tak jak u mnie 25 zł za lida tam 15 zł za lida szalony jesteś Michał szalony że tyle płacisz nie ale ja wiem że to się zwróci trzeba po prostu włączyć kalkulator i jeżeli teraz zobacz jeżeli 200 osób pokażę tobie to na kalkulatorze. Jeżeli będę miał zapisanych 200 osób na webinar, bo załóżmy 15 zł, to mam 3000 wydane na reklamy, a na webinarze przyjdzie 100 osób i 10% osób, czyli 10 osób, i produkt na przykład będzie za 1000 zł. Mam 10 tysięcy przychodu, a 3000 kosztów. Jeden powie, ty jesteś chory, że dajesz 15 zł za zapis na webinar, a drugi powie, ale ty zarobiłeś 7 tysięcy. Rozumiesz. Czyli trzeba wziąć kalkulator. I dużo ludzi boi się wydać na webinary, dużej jakieś kwoty. Albo jak mówimy o tym tanim produkcie. Także to jest webinary to jest jedno rozwiązanie. Drugie uważam, że w przyszłym roku będzie trzeba pomyśleć o właśnie tych mini produktach żeby dać coś innego niż webinar. Dużo ludzi, Coraz więcej ludzi będzie robić webinary, coraz droższe będą te leady na webinar, bo kto ma znowu czas przyjść w piątek o 20, załóżmy, i dużo ludzi okazuje się za granicą właśnie, że dużo ludzi bardziej woli kupić jakiś mini-kurs, który opowie im o tym tematyce i później najwyżej dokupi coś większego niż przyjść na webinar. Na webinarze musisz siedzieć i tak dalej. A tutaj rozumiesz, możesz otworzyć kiedy chcesz, masz dokładne omówienie tematu i tak dalej. Proces wygląda troszeczkę inaczej, jest cały lejek, ale należy tego spróbować. Także podsumowując, 2022 przynosi nam wzrost cen. Dolar idzie w górę, euro idzie w górę, to też ma swoje przełożenia i to, że coraz więcej się reklamuje. Czyli możemy się spodziewać, im później zaczniesz, tym więcej wydasz. To jest najważniejsze. I drugie, spróbowałbym strategii mini-produktów. Ja już spróbowałem, zadziałała mi teraz w prywatnie, jako właśnie ten kurs, jak tworzyć te strony lądowania. To mi się udało, zarobiłem na tym i mam dużą bazę już klientów. A teraz będziemy od grudnia też próbować w web to learn też zrobimy taki kurs, jak nagrywać kursy. Właśnie tak chodzi mi tutaj o jakieś takie wideo, jak nagrywać. No i tam też zrobimy to jako produkt do zimnego ruchu. Na razie na próbę przez 15 minut mieliśmy odpaloną reklamę, co wydaliśmy 20 zł, i już się jedna sztuka sprzedała. Także, <gryw> Także koszty się zwróciły. Jaka jest najważniejsza rada dla organizatorów webinarów? Żeby je robić. I żeby robić je. Jeżeli działają, to robić je często. Nie, że zrobiłem webinar teraz i już teraz na miesiąc, czy dwa, czy trzy robię sobie spokój. Nie. Jeżeli webinar idzie, zaplanuj kolejny. Z klientami, niektórymi robimy webinar tydzień w tydzień. Nie ma przerwy, nie ma zmiły. Czyli trzeba być, trzeba, trzeba, trzeba tutaj działać, trzeba robić i trzeba tą aktywność webinarową wykazywać. Najlepiej raz w tygodniu z tego wynika, co najmniej. Z tego tak. wynika, co mówisz. Ja chciałem Tobie serdecznie, Michale, podziękować. W tym momencie podziękować też słuchaczom podcastu złapani w sieć. I w takim razie do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I że mogłem tutaj z wami być, i że byliście z nami. Dziękuję Wam, uczestnicy. A my jeszcze zostajemy, także nie uciekajcie z webinaru, absolutnie, bo tak jak obiecałem, będzie sesja pytań i odpowiedzi. Aczkolwiek, aczkolwiek, nie, 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 Angelika, nie dziękuj i tak dalej, bo formuła jest taka, że ta rozmowa z Michałem pokaże się jako. Właśnie odcinek podcastu Złapani w sieć, i teraz możecie zadawać pytania. Teraz pojawią się oferty. Pierwsza, oczywiście, oferta na Biblię Biznesu. No i możecie gdzieś podzielić się nawet z ludźmi, którzy niekoniecznie dzisiaj byli na webinarze, że to nie będzie dokładnie według tego schematu który który obowiązuje mamy kod rabatowy na Biblię no i oczywiście oczywiście Maciej jest... wtedy hmm? czekam na pytania ja za sekundkę wracam dobra okej okay, okej okay. Czyli, czyli w, tym momencie, w tym momencie o, Tomasz wsiada do samolotu i bardzo dziękuję za wartościową wiedzę. Chętnie nawiążę współpracę z Web Learn i czy można się skontaktować z Michałem bezpośrednio. To jest pytanie do Michała. Na pewno go też można gdzieś zaprosić do znajomych i tak dalej, i tak dalej w social media. Teraz macie kod rabatowy na Biblię. On jest ważny tylko parę dni w tym momencie, w związku z tym, w związku z tym tam albo e-booka, albo książkę, albo możecie, że tak powiem, i to i to kupić, ale osobno z tego co wiem, czyli, czyli, czyli ten kod nie działa w taki sposób, natomiast jeżeli chodzi o ofertę od autorów, o bonusy od autorów, to na stronie Biblię Biznesu też macie, macie bonusy od autorów, i tam macie link bibliaebiznesu.pl, ukośnik bonusy. No i oczywiście dzięki, jesteśmy tutaj dzięki web to learn ale jesteśmy tutaj dzięki domeny TVM Service, domeny z całego świata i hosting. I macie też specjalną, specjalny bonus dla czytelników Biblii e-biznesu, również na wykonanie strony na WordPressie. Angelika ma już Biblię, super. Czyli link, link do promocji jest domeny TVM serwis, domeny z całego świata hosting i wykonanie strony na WordPressie i też inne usługi związane z tworzeniem, z tworzeniem stron i sklepów internetowych też dedykowanych. Natomiast czekamy na Wasze pytania w tym momencie i na spokojnie możemy jeszcze porozmawiać na temat Waszych problemów jeszcze parę Minut na temat tego, co macie do zrobienia w biznesie, co macie do zrobienia, jeżeli chodzi o sprzedaż wiedzy w internecie, bo to tym Michał się zajmuje, w tym Michał pomaga na co dzień swoim klientom, doradza i wspiera. Także czekamy, czekamy na Wasze pytania. Hmm. Tomasz pisze, że na 100% się odezwie yy, i szukał, szukał platformy do kursów. E, Także tu, tutaj też, też bardzo ważne jest to w kontekście platformy do kursów, e, że Michał daje rozwiązanie e, takie plug and play, czyli w zasadzie włącz i działaj, tak? Włącz i pracuj. E, po prostu e, to raczej e, tak, to jest rozwiązanie bardziej software as a service, tak? E, w taki sposób tak. określa się tą kategorię oprogramowania, czyli w takim modelu sasowym, tak jak nie wiem, Microsoft 365 działa, czy, czy, czy nie wiem, narzędzia Google. Czy też oferta firm hostingowych, takich jak mService, że po prostu włączasz, nie wiem, da się, nie wiem, WordPressa też zainstalować na, na mService w parę minut i można zacząć swoją przygodę z jakąś własną stroną internetową. A u Michała włączasz platformę i zaczynasz budować content swojego kursu. Nie musisz się martwić o te, o te właśnie sprawy techniczne. I można nawet wtyczkę do WordPressa zainstalować super. Jak wyznaczyć, jak wyznaczyć tak, granice, które treści mamy dać za darmo, a gdzie zaczyna się obszary, za które trzeba zapłacić? Na to pytanie odpowiedział kiedyś wspaniale Simon Sinek. Mówiąc dlaczego, jak i co. Te się z jego wystąpienia, właśnie w internecie dostępne. I teraz tak. Dlaczego i co daj za darmo? Jak trzeba zapłacić? Tak jest taki standard przyjęty, czyli na przykład, dlaczego warto importować z Chin? Co trzeba zrobić, żeby importować z Chin? Daj za darmo. Ale jak to zrobić krok po kroku? Za to musisz zapłacić. Tak to jest najprościej przedstawić taki właśnie przykład. Bo prawda jest taka, że na takim webinarze, ja też ja na przykład opowiadam godzinę czasu, jak stworzyć kurs online krok po kroku. I co trzeba zrobić, żeby go zrobić. Ale jak to zrobić krok po kroku, tego się nie da w godzinę opowiedzieć. Wtedy już jest szkolenie internetowe. Czyli, czyli nasz klient ma wybór, albo przychodzi na darmowy produkt i nabiera motywacji. Nabiera... Dowiaduje się, jak to tak. on się Dowiaduje się, co czyli trzeba zrobić tak. krok po tak. kroku, żeby to zrobić. Tak. Ale jeżeli chcesz dowiedzieć mhm. się, jak dokładnie przejść ze mną przez tą ścieżkę. Z punktu A do punktu B, to za to już trzeba. Płacisz za transformację z miejsca, w którym jesteś, do miejsca, w którym chcesz być. Czyli klient ma do wyboru albo, albo samemu to zrobić, tak? Korzystać tak. z naszych ma darmowych materiałów i dowiedzieć się, co trzeba zrobić i poszukać tak. sobie samemu informacji, stracić na to czas. Nie wiem, no chyba, że, czas że ma czas, tak, ma czas, a nie ma pieniędzy, tak? No to wtedy może, może szukać książek, może też książki nie są za darmo, oczywiście, ale książka zwykle jest, no powiedzmy wprost, no tym tańszym źródłem informacji w biznesu chociażby, tak? Gdzie, gdzie jest, jest, pewna porcja wiedzy za, za, kilkanaście złotych praktycznie, tak? Ale to trzeba, trzeba samemu przez to przejść, trzeba samemu, trzeba samemu sobie powiązać pewne rzeczy, zrobić sobie tą checklistę, chociażby jakąś zadań do wykonania i dopiero się zabrać do pracy. Natomiast taki kurs internetowy skraca nam, skraca nam bardzo, bardzo skraca nam drogę do tego po prostu i za to klient jest skłonny zapłacić. Dokładnie. Okej. Okay. Marcinie, jak nie ma więcej pytań, to będziemy chyba kończyć, co? Tomasz już będzie myślał o swoich planach podczas lotu. Już widzę zdjęcie z samolotu, już wsiada. Super. Będę miał o czym opowiadać na webinarach, Że oglądał mnie gościu, który mnie oglądał Tomasz, który właśnie wsiada do samolotu. Tak, miał taką motywację, żeby właśnie, właśnie tą, tą, tą wiedzę zdobyć na żywo. A my, my oczywiście spotkamy się w kolejnych webinarach z, z Biblią z Biblią e Biznesu z autorami Biblii e Biznesu I, i, i jeżeli jeżeli was jeszcze nie ma na liście mailingowej to e Biznesu.pl ukośnik web tam trzeba się zapisać na, na listę mailingową, żeby właśnie wiedzieć o kolejnych wydarzeniach związanych z Biblią Biznesu. Ja serdecznie dziękuję dzisiaj naszemu gościowi, Michałowi Lizbarskiemu, ekspertowi kursów online, współwłaścicielowi marki Web2Learn, który już zarabia, ale też daje zarobić oczywiście swoim klientom. Na sprzedaży kursów online i no już zarobili sporo pieniędzy. Dzisiaj też, też mówiliśmy o konkretnych liczbach, także dziękuję Tobie serdecznie, Michale. Dziękuję bardzo za zaproszenie i dzięki Wam za obecność. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, hej.